Szanowny panie kantor, dzisiaj jest sobota, jakakolwiek. Przyszła wiadomość, że pan odszedł, o tak sobie. Jakim prawem, ja się pytam? Mam przecież w biurku zaproszenie na pańskie urodziny w przyszłym miesiącu. Zacząłem nawet prasować koszule, które noszę na wszystkie pańskie spektakle. Dziwnie, ale dziś w Paryżu pada śnieg, rzecz wyjątkowa, przypominająca do utraty pamięci Kraków, kiedy 25 lat temu miałem uprzejmość zetknąć się z panem. Od tego momentu mój plecak wypełnia się nieustannie, dzięki pańskiej wizji, tej, co nazywamy sztuką. Po raz pierwszy spotkałem kantora z końcem lat 60., w 69. roku, kiedy miałem 15 lat, byłem hipisem i bardzo mnie interesowało życie artystyczne Krakowa. Kantor przez chwilę był profesorem na Akademii Sztuk Pięknych i to był model artysty, który mi bardzo odpowiadał. Ja już się wtedy czułem artystą i szukałem mistrza. Niewątpliwie była to miłość od pierwszego wejrzenia poprzez Krzysztofory, poprzez teatr Krico 2, poprzez prelekcję kantora na temat sztuki, którą prowadził na początku lat 70. w Krzysztoforach. W Krakowie, jak miałem 16, 17, 18 lat, to było oczywiście, słuchało się mistrza. Rozmowy z kantorem to raczej myśmy wszyscy wtedy słuchali, co kantor ma do powiedzenia. Natomiast był człowiek bardzo trudny w swoich relacjach międzyludzkich. Za każdym razem nie mogłem wiedzieć, czego się mogę od niego spodziewać. I dlatego też bardziej naturalnie wchłaniałem to wszystko, co on z siebie, tą swoją energię, wydobywał tą energię pozytywną czy negatywną w stosunku do mnie czy do innych ludzi z mojego otoczenia w momencie, kiedy się spotykaliśmy. Czasami mi poświęcał bardzo dużo czasu stosunkowo na swój czas bardzo zajęty, a czasami mnie po prostu zbywał jakimś słowem i odsyłał za kulisy. Tak, to był wielki artysta, on miał do tego prawo.
Później, jak wyjechałem za granicę na stałe do Paryża, ten bezpośredni kontakt krakowski, spotykania na ulicy się urwał, ale jakoś kantor o mnie nie zapomniał. Jak przyjeżdżał do Paryża ze wszystkimi swoimi spektaklami, to zawsze miałem od niego zaproszenie, zawsze się widziałem z nim w teatrze, zawsze miałem chwilę czasu z nim porozmawiać. To nie była przyjaźń, to było raczej spotkanie młodego artysty z wielkim mistrzem. Wydaje mi się, że trzeba spojrzeć na Cantora, na to, co on robił od lat 40., a nie tylko od umarłej klasy. Na świecie jest on uznany jako artysta wyłącznie związany z teatrem. Ja na niego patrzę jako artystę, przede wszystkim jako artysta malarz i wizjoner poprzez metodę teatralną wizji obrazu. Bezpośrednio malarstwo sztalugowe Cantora mnie nie inspirowało, ale mnie inspirowała myśl o malarstwie, którą on lansował. I to mi się bardzo podobało, że on po prostu dawał otwarte spojrzenie na wiele ciekawych rzeczy w malarstwie, które ja w sobie sam odkrywałem. On mi udowodnił to, że warto. To zależy od widza, co on w tym znajduje. Ja w niektórych obrazach używam więcej, niektórych mniej znaków, ale to używam jako szaman, jako jestem szaman sztuki współczesnej. To jest moje własne prawo. Używam pewnych elementów, które mi się podobają, które mnie pochłaniają. Nieraz się zbliżam do abstrakcyjnego malarstwa, aż do absolutnej abstrakcji. Nieraz od tego abstrakcyjnego malarstwa odchodzę w kierunku absolutnej symboliki pewnych znaków. Między innymi w tej serii poświęconej Cantorowi staram się pokazywać prace, które nazywam w cudzysłowie biedne. Są to obrazy namalowane na poszarpanych, zwykłych kartonach opakunkowych. Tadeusz Cantor stworzył tą wizję ambalaży, w pewnym sensie opakowywania czegoś i konstruował przedmioty, obrazy z drugorzędnych materiałów, jakichś brudnych papierów, szarych paczek, brudnych, starych walizek czy plecaków. Ja ten mój plecak malarski właśnie pokazuję na tych moich
podartych kartonach, który mam bardzo wiele, który maluję od wielu lat i które mnie w jakiś sposób łączą z kantorem przez formę spojrzenia bezpośredniego w malarstwie, przez zetknięcie się bezpośrednio z materią. Ten list, który napisałem do kantora w momencie, kiedy on umarł, był jakimś nawet dla mnie dziwnym zaskoczeniem, gdzie ja się zmusiłem do pracy z maszyną do pisania, a nie wyłącznie z pędzlem. Prawdopodobnie ten wpływ bezpośredni działalności artysty Tadeusza Kantora, który malował, tworzył teatr i dużo pisał, był jakąś odwdziękiem tego wszystkiego, tego. Ta energia gdzieś na mnie wpłynęła i zmusiła mnie do napisania tego listu. Pan zmarł, pana nie ma. Zatrzasnął pan te drzwi i zabrał je ze sobą. Nie można w nie zapukać, a podglądaniu przez dziurkę od klucza nie można nawet marzyć. Zdecydowanie ostrzegam pana, że jednak przyjdę na pańskie urodziny, przyjdę popatrzeć, jak pan zdmuchuje świeczki na torcie, i przyjdę też, aby uścisnąć pańską dłoń i spojrzeć z uwielbieniem w pańskie oczy. Proszę, błagam, niech pan zwróci uwagę na moje ja wciśnięte w kulisy. Kocham pana do szaleństwa. Z poważaniem, Bogdan Korczowski.